Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zielarz Polska, Marta Banasiak. Moi drodzy, co na pamięć dla dorosłych i dla dzieci. Więc dzisiaj o tym będzie w tym odcineczku krótkim. Na wstępie moja autopromocja, przeziębienia, infekcje, nowotwory. Ten poradnik sprawdza się również w chorobach przewlekłych. Jeśli jeszcze go nie macie, to koniecznie ten poradnik powinien być w Waszym domu. Więcej informacji o tym, jak nabyć ten poradnik, na mojej stronie internetowej zielarzpolska.pl, zakładeczka usługi i tam macie, moi drodzy, poradniki. Odpowiadając na Wasze pytania, tak, możliwa jest wysyłka tego poradnika. Na stronie więcej info. Dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o pamięć, to z tą pamięcią mają problemy zarówno duzi, jak i mali. I teraz no, troszkę takim problemem jest, żeby była jedna receptura dla wszystkich, prawda? Wydawałoby się to niemożliwe, ale no, moi drodzy, przecież my mieszkamy w Polsce. Polska jest krainą wspaniałą. My tu mamy zasoby wszystkiego, czego potrzebujemy. W związku z czym stworzenie receptury na pamięć dla dorosłych i dzieci jest niezwykle proste. Otóż, moi drodzy, potrzebujemy tego, czego nasza kraina Polska ma pod dostatkiem. Obfitość na każdym podwórku, a więc jabłko. Potrzebujemy również do tego dwa owoce orzecha włoskiego. Jeśli ty nie masz, sąsiad na pewno posiada, pewnie się podzieli. Do tego potrzebujemy cytrynę i miód. Bierzemy sobie jabłuszko i ścieramy na tarce, na tych takich drobniutkich oczkach. Do tego ścieramy sobie albo siekamy orzeszka, te dwa orzechy włoskie. Dodajemy do tego jedną łyżkę cytryny i jedną łyżkę miodu. Wszystko mieszamy. Receptura gotowa. Zjadamy taką mieszaneczkę 2-3 razy w tygodniu. Obdzielamy nią naszych kochanych domowników, dzieci, męża. Dzieci po to, żeby miały dobre stopnie w szkole, a męża po to, żeby nie zapomniał o rocznicy ślubu w tym roku. Moi drodzy, na zdrowie. Przypominam jeszcze raz o poradnikach. Na mojej stronie internetowej znajdziecie więcej poradników, dzięki którym będziecie mogli radzić sobie z różnymi dolegliwościami. Te poradniki dla Was są w poobniżanych cenach. Na stronie macie więcej informacji na ten temat. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. W tych poradnikach znajdziecie również informacje w zakresie tego, jak sobie radzić ze złością i z takimi negatywnymi odczuciami, kiedy już nie możemy wytrzymać, kiedy nie możemy znaleźć naturalnego preparatu, który by nam pomógł. To tam na mojej stronie internetowej jest taki poradnik, dzięki któremu poradzicie sobie z tym wszystkim. Miłego dnia, czy miłego popołudnia. W zależności od tego, o której godzinie mnie oglądacie, na zdrowie. Pozdrawiam Was, Zielarz Polska. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Pa!